Dzień dobry. Szósta minęła, pora się obudzić, pora wstać, bo to już wstaje dzień, a nasz dzień już wstał. I mam dla Państwa dużo fajnych, ciekawych tematów. Robert Elgengi, Małgorzata Obczowska. Tak, a program nazywa się Wstaje Dzień, zgodnie z tym, co Gosia powiedziała, czyli wstajemy wspólnie razem, nastrajając się dobrze do tego, co za oknami, a jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o pogodę. Jak tak się rozejrzymy, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach albo poza dużymi aglomeracjami. Trudny wyraz o poranku. O poranku, prawda? bardzo trudna. Generalnie obejrzymy sobie wtedy dużo drzew, dużo lasów. I to jest właśnie temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Jesteśmy w czołówce w Europie, jeżeli chodzi o właśnie zalesienie terenów. Polskie lasy robią to regularnie i 500 milionów drzew sadzą każdego roku. No niesamowita, duża liczba tych drzew, a drzewa, no to przecież to nasze, dają nam tlen. No to pewnie, jest w ogóle... że tak. No, leśnicy dbają o to, żeby w Polsce i drewna nie brakowało, ale też tych zielonych terenów, gdzie możemy po prostu odpoczywać na łonie natury. I właśnie dzisiaj z leśnikiem porozmawiamy na ten temat, z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Z drzew robi się też papier. Papier służy do tego, żeby... Fajne przejście, dobrze, co? Żeby ładnie. Na przykład wyprodukować gazetę albo książkę. No i dzisiaj będziemy rozmawiali o książkach, ze względu na to, że przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, no to będziemy ten temat poruszali, no bo jak się okazuje, pomimo tego, że mamy smartfony, komputery i dostęp do tych różnych elektronicznych sprzętów i sieci, przede wszystkim, gdzie są różne treści, to jednak ludzie czytają, chodzą do bibliotek. No ale jednak za mało czytają, Robert. No, i dlatego no jednak my o tym czytelnictwo w Polsce no nie jest na najwyższym poziomie. To nic, chyba 42% zadeklarowało, że czytało jedną książkę w ciągu roku. I będziemy rozmawiać o tym, że czytamy. Trochę za mało. I jak to zrobić, żebyśmy czytali więcej? No i jak w dzieciach przede wszystkim taki nawyk wyuczyć, żeby właśnie jako później już dorośli ludzie również po książki sięgali. Zabrać im te sprzęty, które ich rozpraszają. To albo w ogóle nie dawać. Koncepcja. No, no nie, bo wszyscy inni w klasie ale mają właśnie i wtedy nie. Jest... A nie, wtedy a jest nie ja nie daję. Dobrze, krzyczą na nas. Musimy już teraz przejść do porządku dziennego, którym jest między innymi serwis informacyjny, a więc już stajemy teraz. Stajemy na baczność. Katarzyna Cieteleska. Tak, ja dzisiaj też pilnuję porządku. Kochani, jak mówiliście o czytaniu, to ja mam lekturę dla was i dla państwa, czyli serwis informacyjny. Czas zacząć. Proszę bardzo. Program Wstaje Dzień. Do zobaczenia, Kasiu. Do zobaczenia, Kasiu. A my teraz będziemy się inhalować. Zanim jednak udamy się do lasów, bo dzisiaj sporo o sadzeniu drzew będziemy mówić, to udamy się do Ula. Ula, tak jest. No bo będziemy mówili o api inhalacji, czyli takiej terapii powietrzem z ula. No a to powietrze jest specyficzne, no bo w ulu jest ciepło, zupełnie inaczej niż na zewnątrz. Nie ma bakterii, wirusów, nie ma grzybów wywołujących różne choroby. Także no samo zdrowie. Wolne od zanieczyszczeń, a jednocześnie nasycone korzystnymi mikroelementami. Ciekawe jeszcze pachnące miodkiem może. No nie wiem. No to powdychaliśmy, zrobiliśmy głęboki oddech powietrzem z ula. Pierwsza część terapii, teraz druga. Tak jest, teraz zabieramy Państwa do lasu, w zasadzie do lasów, a te mają się świetnie. Dokładnie tak. Pan Dariusz Dyl, leśnik, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień i pewnie dobry. To potwierdza. Oj, jak ładnie. Witamy dzień. Obudzimy dzisiaj Państwa. Myślę, że naszym humorem zarazimy wszystko. Mówi człowiek, który podobno, znaczy nie podobno, tylko na 100% chodzi do lasu często i to widać, no bo tam się właśnie taką dobrą energię zdobywa, ale nasze lasy w ogóle należą do takiej europejskiej czołówki, prawda, jeżeli chodzi o zasobność. Nie Małgosia, Robert, ale też Arleta Bojkę widzę. Uzupełni moje informacje o informacje ze świata. Tak. Dokładnie. Ale z tak matematyki mieliśmy piątkę na maturze? Nie zdawałam matematyki. Historię. A dzisiaj lepiej już liczby nie wchodzić, wchodzimy w inne tematy, Arleta Bojkę. Chwali go w Polsce. Problem polega na tym, że lekcje muszą się kończyć o tej samej porze. I ale wtedy wszyscy są uśmiechnięci. O, tak. To nie znając dzieci, o nich to że pytają. Chodzi o to, żeby te lekcować, można zadbać o swoje zdrowie również, więc wszystkie tematy... Bo ten materiał, bo on naprawdę jest ciekawy, też ze świata, prawda? Woda i światło. To życie. No tak, no ale chcemy Państwa zabrać teraz do Włoch, do Tyrolu dokładnie południowego, na taki jedyny festiwal w Alpach światła i wody. No to za ich pomocą właśnie artyści odmalowali 47 różnych opowieści mówiących o pętli życia, o harmonii, no i potrzebie takiego zrównoważonego rozwoju.
A my teraz no też trochę o takim świetle, bo książki, to, że możemy no, chłonąć taką wiedzę, różnego rodzaju przygody, historie, to też dużo światła do naszego życia daje, takiego światła wewnętrznego. I teraz o tym właśnie, jak czytać książki i jak robić to regularnie i jak robić to jak najwięcej w najbliższej liczbie, prawda? Tak, z panią Joanną Wancerowską, rzecznikiem prasowym Narodowego Centrum Kultury, będziemy rozmawiali w dniu I tych trafionych rekomendacji, bo bibliotekarz to trzeba powiedzieć, że jest nie tylko taka osoba, która nam wypożycza książki, ale to jest trochę psycholog, bo bibliotekarze... Pojawiła się gazeta, skoro są gazety, to jest i on, Antoni Trzmiel, witaj. Witajcie, kłaniam się Państwu w ten dzień naszego zwycięstwa. W jakiej konfiguracji? No jest bardzo ciekawie, jedna lista od Platformy po... Bardzo dziękujemy Ci, Antoni. Młodość musi być w nas. Bibliotek życzymy Państwu, żebyście czytali nie tylko w bibliotekach, ale w ogóle pamiętali o tym, że prasę też warto sobie przyswajać, bo dużo ciekawych informacji. Krytycznie.